Cześć, dziś zrobimy sobie test podkładu Estée Lauder, jak zresztą widzicie po tytule. Jest to podkład długotrwały, jest tak naprawdę kultowym kosmetykiem i ja niedawno przekonałam się o tym, by go kupić i wypróbować na samej sobie, ponieważ są opinie jego różne. Niektórzy ten podkład uwielbiają, inni jednak nienawidzą. Ja początkowo stwierdziłam, że pewnie będę w tej drugiej grupie, bo przeważnie tak jest, ale jednak postanowiłam sobie wypróbować. Cena tego produktu waha się od 120 do 180 zł w internecie. Ma być to podkład płynny, długotrwały, do każdego rodzaju skóry, ma mieć naturalne matowe wykończenie, krycie ma mieć od średniego do mocnego i ma filtr SPF 10, także na zdjęciach będzie się super ten podkład sprawdzał z tego względu, że światło nie będzie się odbijało tego filtra, dzięki czemu twarz nie będzie wyglądała na jaśniejszą bądź nawet białą. Odcieni tego podkładu jest 12, patrzę tutaj na stronie Douglas. I są różne odcienie, są bardziej wpadające w róż, bardziej wpadające w żółć. Także można sobie tutaj wybrać w zależności od tego, jaką mamy cerę, karnację i tak dalej. Ja mam odcień 1W1 Bone i to jest odcień, który wpada w żółte tony. Buteleczka jest szklana, malutka, poręczna. Niestety nie ma ten produkt pompki. Natomiast ja, dowiedziawszy się, że można kupić pompkę w MAC, która właśnie pasuje do tego podkładu, tak właśnie uczyniłam. I pompka w MAC kosztuje coś koło 30 zł, chyba niecałe 30 zł. I faktycznie super pasuje i zdecydowanie polecam Wam dokupić właśnie do tego podkładu pompkę. Z tego względu, że łatwiej jest używać tego produktu, jest bardziej, ten proces jest bardziej higieniczny. No i też nie zużywamy tak dużo produktu. Najpierw zaaplikuję sobie podkład na jedną część twarzy, żebyście mogli zauważyć różnicę, jak ten podkład wygląda, jak kryje i tak dalej. Jak widzicie, mam trochę zaczerwienień, akurat jestem w tym czasie, w miesiącu, gdy wyskakuje mnie po prostu niedoskonałości, mam sporo takich bardziej już przebarwień po nich. Dlatego zobaczymy, jest to tak naprawdę idealny moment do tego, by sprawdzić, jak ten podkład kryje i czy właśnie wszystko mi pokryje. Zobaczcie, taka jest konsystencja. Trochę lejąca, ale też nie za bardzo. Aha, i po jednej stronie nałożę podkład pędzlem. Jest to T2 z Glam Brush. A po drugiej stronie nałożę gąbeczką Beauty Blender, ponieważ gdy testowałam sobie ten podkład, to właśnie gąbeczką najlepiej mi się podobał efekt, jaki uzyskuję na twarzy. Ale właśnie najpierw nałożę ten podkład pędzlem. Trzeba to robić dosyć szybko, ponieważ on jest zastygający. I nałożę sobie tutaj na twarz. Widzicie, że odcień wpada w żółte tony, jak już wcześniej wspominałam. Staram się nałożyć cienką warstwę. Nie chcę tego podkładu nakładać zbyt wiele, ponieważ wtedy będzie się odcinać. Będzie widać, że mamy coś ciężkiego na twarzy. A jak przetestowałam ten podkład, to zauważam, że można spokojnie uzyskać efekt delikatny, naturalny. Wcale nie musimy uzyskiwać efektu maski, co wiele osób mówiło, że po prostu ten podkład daje efekt maski, że strasznie nienaturalnie wygląda. A spokojnie można stopniować jego krycie i może wyglądać bardzo naturalnie. Bardzo łatwo się rozprowadza. Widzicie, że krycie ma naprawdę fajne. O, tutaj sobie trochę za dużo nałożyłam na pędzel. Na mojej cerze delikatnie ten podkład mógłby być mniej żółty, ale później jak dochodzi już cały makijaż, konturowanie, oczy i tak dalej, to tego kontrastu takiego mocnego nie ma. No i tak wygląda różnica. No naprawdę widać sporą różnicę. W podglądzie widzę, jakbym miała żółtaczkę po tej stronie, ale jak mówię, później to się wszystko ładnie ze sobą scala. No ja mam mocno dosyć zaczerwienioną twarz, także taka jest różnica. Jak widzicie, fajnie przykrył niedoskonałości, bądź jakieś tam przebarwienia, które mi pozostały. Tutaj coś mi przebija. Tak, jakaś niedoskonałość jeszcze.
Więc dołożę niewielką ilość. Zobaczymy, ona może palcem zobaczymy, jak to przykryje. Z daleka widzę, że na kamerze już to wygląda wszystko dosyć fajnie. Jednak z bliska widzę, że jeszcze przebijają mi przebarwienia. Także zobaczymy, czy ten podkład da radę to przykryć. I żeby to nadal wyglądało naturalnie. W makijażu, gdybym robiła sobie makijaż na co dzień właśnie z tym podkładem, to teraz już bym nie dokładała tej warstwy. Spokojnie bym to sobie to zostawiła, że tam delikatnie coś tam mi prześwituje. Bo wtedy nie ma właśnie takiego efektu maski. Ale do zdjęć, na śluby, na sesje zdjęciowe myślę, że na pewno bym dołożyła właśnie tę warstwę. Cieniutką, nie dokładam tego dużo. Niewielką ilość. Oj, zobaczcie. Da się stopniować. Nie tworzy plam. No, wygląda teraz bardzo ładnie. Do tego dziada jeszcze doklepię. No dobra, to teraz przechodzimy do drugiej strony. Mam tutaj już zbliżoną gąbkę, jest to Beauty Blender. I akurat po tej stronie zaaplikuję sobie ten produkt od razu na twarz. Będę rozprowadzać gąbeczką. I wtłaczam. Po tej stronie zaczynam czuć delikatne ściągnięcie. Dzięki temu, że ten podkład nałożę gąbeczką, to nie zaaplikuję tego produktu za wiele na twarz, ponieważ ta gąbeczka fajnie to wyrówna. Ja widzę, że właśnie dzięki tej gąbeczce ten podkład wygląda bardziej naturalnie. Jest taki stopiony ze skórą. Wiecie, nigdzie nie odcina się. A gdy nałożymy pędzlem zbyt dużo tego podkładu, to jednak już jest mocno widoczny. Też fajnie tą gąbeczką wtłaczamy ten podkład. Dzięki czemu nie ma żadnych odcięć. No, dla mnie aplikacja gąbeczką lepiej się sprawdza akurat w tym przypadku. Więc tak na razie wygląda ten podkład. Jak widzicie, jest mocno kryjący. Można stopniować jego krycie. Właśnie jest to krycie od średniego do mocnego. Co? Ładnie się rozprowadza, równomiernie. Trzeba to robić dosyć szybko, ponieważ zastyga. I delikatnie czuć takie właśnie ściągnięcie twarzy. Ok, ja wykończę sobie makijaż. Przypudruję sobie twarz. I użyję do tego jak zwykle pudru Ben Nye Natural Set. Zawsze go używam, on jest delikatny, nie jest mocno matujący, on tylko zafiksuje ten podkład jeszcze bardziej. Aha, i wcześniej na twarz przed aplikacją podkładu nałożyłam sobie krem odżywczy z Rezibo. Także to było moją bazą. No teraz czuję, że naprawdę mnie trochę ściąga. Czuję ten podkład na twarzy. Także co, wykończę makijaż i zaraz do Was wracam, pokazać Wam jak to wszystko wygląda w ostatecznej wersji. Makijaż twarzy mam już wstępnie wykończony. Tak jak wspominałam, nałożyłam niewielką ilość pudru. Tak właśnie, żeby zagruntować podkład. Zawsze tak robię, także w tym przypadku również tak poczyniłam. I co, tak wygląda. Zobaczcie, że naprawdę jak na filmie wygląda to bardzo, bardzo ładnie, tak trójwymiarowo. Cera jest taka ujednolicona, idealna wręcz. A widziałyście, jak ta cera wygląda na początku. Delikatnie czuć ten podkład cały czas, czuję takie delikatne ściągnięcie, ale sądzę, że właśnie dzięki temu będzie ten podkład długotrwały. Jest teraz godzina 9, także widzimy się za kilka godzin i pokażę Wam, jak ten podkład wygląda po kilku ładnych godzinach. Wracam do Was 10 godzin po aplikacji podkładu. Jak możecie zauważyć, cera nadal wygląda pięknie. Dziś tak godzinę temu, może pół godziny temu, delikatnie moja cera zaczęła się świecić. A chciałam jeszcze wspomnieć o tym, że moja cera jest mieszana w kierunku suchej, przesuszającej się bardziej. Właśnie lubi się świecić w strefie T. Także ja jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona z tego podkładu. Jest to moim zdaniem
faktycznie długotrwały podkład, który jest mocno kryjący, można budować jego krycie, nie tworzy plam, pięknie rozcierają się na nim produkty. Zobaczcie, jak to po prostu wygląda idealnie. Po 10 godzinach chciałam wspomnieć o tym. Także na imprezy, wesela, śluby i tak dalej jest to podkład idealny. Na co dzień myślę, że jest za ciężki, zdecydowanie za ciężki, bo może jednak przeciążać naszą skórę, może zatykać pory po pewnym czasie. Ale naprawdę na większe wyjścia jest rewelacyjny. Ja się w nim zakochałam, dla mnie jest to naprawdę hit. Wiele jest różnych odcieni, tak jak już wcześniej wspominałam, także wybór jest spory. No dla mnie rewelacja, naprawdę. Jedynie co to cery suche mogą czuć dyskomfort. Gdzieś tak ze 2-3 godziny po aplikacji bezpośrednio czuć było cały czas to ściągnięcie skóry, natomiast później już tego efektu nie było. Teraz w ogóle nie czuję, że ona w sobie podkład. Dotykam twarzy i nic się tej na ręce nie odbija. Zupełnie nic, kompletnie, wiecie, wycieram i nie ma żadnego śladu na dłoni. Także ja Wam serdecznie polecam wypróbować, jeśli właśnie chcecie mieć mocno długotrwały podkład na jakieś większe wyjścia. To naprawdę warto ten podkład mieć. Napiszcie w komentarzu swoje opinie na temat tego podkładu, ponieważ jestem przekonana, że wiele z Was go już miało. I napiszcie również, jaki macie typ cery, ponieważ to jest bardzo, bardzo ważne. I co? Ja jestem zadowolona, bardzo, bardzo zadowolona. Jak możecie zauważyć, no, cera wygląda obłędnie. Mogłam jeszcze spokojnie z 5 godzin nosić i było wszystko super. Także ja się już dzisiaj z Wami żegnam. Do zobaczenia następnym razem. Cześć!